Dzień dobry! Witamy serdecznie wszystkich koneserów gamingu na naszym podcaście A&J. Ja nazywam się pan Jay, jest ze mną klasycznie pan A. Witam cię, panie A. A witam ciebie, panie Jay. Jednak jak zwykle przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy, witam w naszym podcaście. Panie Jay, pytanie w końcu, bo ostatnio odbiegamy od tej rutyny. Z czym się dzisiaj spotykamy? Tak, spotykamy się. Uwaga, uwaga. Czy zauważyliście, drodzy słuchacze, pewną ciekawostkę na naszym kanale? Mogliście nie zauważyć. Zespoileruję szybciutko. Dawno nie mówiliśmy o Ubisoftie, a nazbierało się, uwierzcie nam, nazbierało się. I tak, no, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć właśnie o tym ukochanym Ubisoftie. O czymś, co na pierwszy rzut oka może być, nie wiem, drobnostką, małą rzeczą, ale zapewniam, że rozwiniemy temat. Panie Jay, momencik. Nie potrafisz sprzedać materiału. To jest bardzo ważna rzecz, która potencjalnie niszczy cały gaming, dlatego my musimy, jako bohaterowie, reprezentanci prawdziwych gier, wejść na mikrofon. No trzeba bardziej, wiesz, nahypować materiał. Ja rozumiem, że tutaj... Ale myślę, że mogę na ten moment powiedzieć, od czego się zaczęło nasz trigger związany z Ubisoftem na tym materiale. Mianowicie zaczęło się od pięknego crossovera 2B, czyli postaci dosyć ikonicznej z gry Nier Automata, z gry bardzo japońskiej, bardzo specyficznej gry filozoficznej. 2B wylądowała, uwaga, uwaga, w taktycznej strzelance od Ubisoftu Rainbow Six. To jest super śmieszne. Czy widzicie, dlaczego to jest śmieszne? Czy nie widzicie? Tak, no... Włączenie postaci, która jest tak bardzo kojarzona ze wszystkim poza strzelanką Rainbow Six Siege, jest troszeczkę niepasujące i troszeczkę zaraz to wejdziemy, ale zapomniałem, że musieliśmy wam jeszcze podziękować na początku, więc jak zwykle dobrze sobie przypomniałem, dziękujemy bardzo serdecznie za obecność, za podążanie tą drogą gamingową razem z nami. Jesteśmy naprawdę na poważnie za to wdzięczni i dzięki po prostu. Tak, dziękujemy niezmiennie. I jeszcze zanim oddam tobie głos na główny miecho materiału, to chciałbym troszeczkę dodać, jeżeli ktoś by nie wiedział, crossovery, zwłaszcza jeśli chodzi o japońskie gry, to jest popularne zjawisko. Zbijatyk czy niezbijatyk z Square Enixa. Bardzo często postacie z różnych franchise'ów się pojawiają w innych. Zwyczaj to jest właśnie między... wewnątrz Japonii, czy tam wewnątrz Azji, czyli pomiędzy jakimiś franchise'ami azjatyckimi, japońskimi. I to jest generalnie spoko, bo wszystko jest, wiadomo, gra japońska i inna gra japońska to plus minus się trzyma kupy. Ale wzięcie gry no bardzo specyficznej, czyli Nier Automaty i wsadzenie go do shootera, ja w ogóle nie wiem jak Platinum, czy tam developer Niry, czy ktoś, może Square Enix się zgodzi na coś takiego, no zapewne pieniądze, ale To jest tak głupie, bo to się zupełnie nie trzyma kupy, gdzie widzimy 2B, która wygląda jak wygląda, spokojnie. Przepraszam, tak ci wejdę. Jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć i też pewną anegdotkę bezpośrednio od Yoko Taro, czyli umysłu stojącego za całą serią Nier. Okej, to zacznę od tej anegdotki. Kiedyś, gdy Nier Automata miała swoją premierę, to jeden z dziennikarzy wspaniałych zapytał się go, proszę pana, dlaczego 2B wygląda tak atrakcyjnie, jest to troszeczkę rozpraszające. I on bezpośrednio prosto z mostu powiedział, ponieważ lubię atrakcyjne postaci, tak. Czy tam kobiety nawet. Tak. I chwytanie się, jak sam powiedziałeś, sięganie po tego typu postać, z gry japońskiej do strzelanki europejskiego studia, które no bardzo mocno ostatnio wiadomo czym się zajmuje, jest kolejną bezsensownością, bo jeżeli chcemy zrobić z kobiety faceta, to może nie sięgajmy po jedną z najbardziej ikonicznych postaci na ten moment 2B jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci w grach. Oczywiście, że jest Tifa, jakieś Cloudy, wiadomo, że tych postaci jest sporo, jednakże no każdy widział, czy cosplaye, czy jakieś przeróbki. Tak, zawsze chciałem powiedzieć, w pewnych kręgach jest najbardziej ikoniczna. Kolega, oczywiście panu Jay powiedział i tym kolegą nie byłem ja. Więc też jest to kolejny taki trochę paradoks, że bierzemy postać, która jest bardzo ikoniczna i bardzo znana z swojej
urody, powiedzmy, i robienie z niej faceta. No jest to troszeczkę takie paradoksalne, moim zdaniem. Nie troszeczkę, tylko bardzo. Będziecie mieli to na ekranie, ten screen, jak to wygląda. Zobaczycie sobie na własne oczy, jak od razu jaki proces, nie wiem jak go nazwać, obrzydzenia przeszła 2B na potrzeby tego crossovera. I no w ogóle sam fakt, że stoi z karabinem, to jest nieporozumienie, to jest XD, to jest prank, i to jest prank, bro. Po prostu. No. Dobrze, czy chcemy przejść, panie Jay, do, a propos mówienia o crossoverach, to czy chcemy przejść do, powiedzmy, równoległego, czy też bardzo świeżego crossovera z grą Stellar Blade? Czy chcemy jeszcze jakiegoś kontekstu dodać? Tak, tylko zaraz przejdziemy, tylko czy chcielibyście i czy chciałbyś ty, panie Jay, usłyszeć moją teorię spiskową dziejów odnośnie tego crossoveru z Ubisoftem? Jestem wielkim fanem teorii spiskowych, proszę bardzo. Dobrze, no to Ubisoft musiał wiedzieć, jak bardzo kultową postacią jest 2B, i on specjalnie wziął ją, a nie kogoś pomniejszego, mniej znaną postać kobiecą, żeby wybić się na tej skali, powiedzmy, Boże, backlashu, no jak to powiedzieć po polsku? No odzewu, powiedzmy, hejtu. No. Odzewu, hejtu. Zrobić, no, w myśl zasady, którą już kiedyś mówiłem, że nieważne co o tobie mówią, ważne, żeby mówili głośno i ogólnie mówili. Więc jeżeli mówią w kontekście skandalu, nieważne. Mówią głośno, się wszystko zgadza, nie? Co o tym sądzisz? Znaczy, no... Że to było wszystko zaplanowane. Znaczy, panie Jay, ja jestem w stanie uwierzyć w teorię spiskową, że właśnie specjalnie sięgnęli po postać, która... No nie szkujmy się, no chyba każdy wie, że 2B była, no bo jest właśnie, jaka jest, no tak? Ja pewnych rzeczy wolę nie mówić dosłownie, ale... Nawet dam, Ubisoft musiał to wiedzieć, nie? Dam ciekawostkę, w grze, w której była 2B, mogłeś się rozsadzić, co rozsadzało ci ubrania. I no gracze zapamiętali tę mechanikę. Kolega ci mówi, wiesz, tak? To akurat kod mi na klawiaturę usiadł i samemu to zobaczyłem. No popatrz, okej. Okay. Nie, no bo ja po prostu chciałbym jeszcze bardziej to jakby zacementować jako filar tej dyskusji, którą mamy teraz, że nie oszukujmy się, jesteś Ubisoftem, ty wiesz, co chcesz zrobić z daną postacią, ty wiesz, że kogokolwiek nie weźmiesz, to kobiety będą miały kwadratowe szczęki, a mężczyźni będą mieli dekolt. Nie, może przesadzam, oczywiście troszkę przesadzam, ale wiesz mniej więcej, co się z czym je, jakieś takie fundamenty, rozumiesz, po co bierzesz jakąś postać. I mnie to po prostu tak bardzo, tak personalnie gryzie mi się to, że rujnujesz i tak skrajnie zmieniasz obraz jednej postaci, która przez graczy była najprościej w świecie utożsamiana z kimś sexy, z kimś dobrze wyglądającym. Mm-hmm. I zamieniasz taką postać w osobę o cechach fizycznych męskich i Babo poza chłopa, twarzą, powiedzmy to wprost. Tak, poza twarzą, ja widziałem na potrzebę tego materiału, ale też w sumie prywatnie, analizę bardzo krótką budowy ciała tej 2B z crossu z Ubisoftem, z tym Rainbowem, i tam poza twarzą było wiele innych rzeczy, były jakieś generalnie klatka piersiowa w myśl mięśni i sylwetki, ramiona, muskulatura, no tak. Wiesz, to było generalnie zbombardowanie postaci, mam nadzieję, że YouTube się nie obrazi, że użyłem tego wyrazu, męskimi cechami i po prostu. No, kontrast jest śmieszny. Tak, jednej strony sexy postać japońska, z jest drugiej bardzo strony... śmieszny. No. Ja to widzę po prostu tak, że jest wschód naszego świata, czyli Azja, jest zachód, czyli Europa i Stany, jest taki portal po środku i przechodzi ta 2B ze wschodu w drodze na zachód do tego crossoveru z Rainbow Sixem, przechodzi przez ten portal i wychodzi taki babochłop. Po prostu, nie? No, tak. I jeszcze kurczę ten krabi. Nie, dobra. I teraz, żeby pokazać wam, jak można to dobrze zrobić, to posłużymy się bardzo jaskrawym, skrajnym właśnie porównaniem kontrastowym z Stellar Blade'em, który to nie był nominowany do GOTY, ciekawe dlaczego. Dobra, nie spoileruję. Ale miał właśnie crossover bardzo niedawno, miał crossover z tą samą postacią z tej samej gry, czyli 2B z Nier Automaty. I jak możecie się domyślać, tam wszystko się zgadza. 2B wygląda jak kobieta. Wygląda, powiedziałbym, nawet trochę bardziej niż kobieta, niż w oryginalnej grze, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ale chodzi o to jaskrawe porównanie i ten motyw
kultury tworzenia gier Azja, Wschód versus Europa, Stany, Zachód będzie się wielokrotnie przewijał w naszym materiale dzisiaj jeszcze, bo to jest coraz bardziej granica jest, się rozjeżdża. Okej, okay, jak najbardziej. Panie Jay, dziękuję za przekazanie. Ja bym też powiedział jedną rzecz, bo zaraz bardzo ważne jest, żebyśmy naświetlili troszeczkę, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zaznajomiony z tym, jak Stellar Blade padł ofiarą atrakcyjnej protagonistki, ale zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze odrobinkę dosłownie naświetlić, jak sensowny jest crossover między właśnie postacią 2B, czy też ogólnie postaciami z gier Nier Automata, ze Stellar Blade'em, ponieważ tak jak mówiłem, 2B postać ogólnie uważana za dobrze wyglądającą, nawet bardzo, i Stellar Blade ma dokładnie taką samą protagonistkę, która również jest uważana za bardzo dobrze wyglądającą, i wymieszanie tych dwóch postaci, powiedzmy, ze sobą ma sens, jakby ani jeżeli chodzi o uniwersum, to się nie gryzie, ani jeżeli chodzi o wygląd, to się nie gryzie i tak dalej, więc trochę taki, a propos tego kontrastu, o którym mówiłeś, no bardzo fajnie pokazałem ten kontrast, że na jakiej zasadzie trochę też robimy sam crossover, jeżeli patrzymy na coś więcej niż, ej, pożerujmy sobie na postaci, która jest ikoniczna, tutaj to po prostu ma sens, moim zdaniem, zaczerpanie wizerunku 2B i całej reszty ekipy z gry Nier. I teraz troszeczkę naświetlić problem i bycie tak naprawdę ofiarą gry Stellar Blade poprzez atrakcyjną protagonistkę. I to jest coś, co dotykałem w materiale solo, jednakże od tamtego czasu jeszcze z panem Jayem wspólnie sporo poczytaliśmy i no, zerkaliśmy, jak to naprawdę wyglądało. No i generalnie jest cała masa artykułów, która nawet nie dała grze szansy i od razu skreśliła ją, mówiąc, że to jest gra dla jakichś tam mężczyzn, inceli, mężczyzn, jakiś tam, nie wiem, szowinistyczna gra, która wpasowuje się w jakieś tam wybujałe gusta mężczyzn. I mówię oczywiście daje nierealistyczny obraz kobiet, co za chwilę będzie XD, to, jak se powiemy. Tak. To będzie bardzo śmieszne, zaraz zaufajcie nam. I troszeczkę. No umówiąc, dobra, bo ja się trochę ciągle gryzę w język, przestanę się gryźć w język. Po prostu Stellar Blade został skancelowany przez media, przez największych dziennikarzy growych, ale też trochę kilku mniejszych, ponieważ Eve, czyli protagonistka, jest bardzo dobrze wyglądająca i podoba się, no jest dobrze wyglądająca po prostu. I to był powód, dla którego gra od razu, która swoją drogą była przez pewien czas i chyba do tej pory jest, najwyżej ocenianą grą w historii PlayStation 5. Naprawdę, na Metacriticu jest najwyżej ocenianą grą w historii PlayStation 5, jednakże dziennikarze skreślali tą grę, ponieważ postać jest atrakcyjna. To jest głupie, to jest prymitywne. Tak, znaczy Eve od samego początku już na narodzinach, na premierę została zabita, tak jak mówisz. Tak. I jest to podwójnie śmieszne, moim zdaniem. Powiem tak, jeżeli gra byłaby, odchodząc teraz od Stellar Blade'a, jeżeli byłaby jakaś gra, która miałaby bardzo atrakcyjną również protagonistkę i ta gra miałaby też zaawansowaną fizykę, jeżeli chodzi o niektóre części ciała, powiedzmy, ale ta gra nie oferowałaby nic innego, to ja mógłbym zrozumieć, że taką tą kulturę cancelnięcia, mógłbym zrozumieć nagonkę mediów, bo ja bym wtedy taką grę widział jako zwykły cash grab na mężczyzn, na graczy płci męskiej, tak? Tylko, że kwestia jest taka, że Stellar Blade broni się masą innych rzeczy, broni się mięchem, broni się gameplayem, broni się kombatem, jeszcze na pewno pomniejszymi rzeczami. Muzyką też. No właśnie, też chciałem powiedzieć, ale nie, chciałem, ale nie chciałem, bo bardzo subiektywny. Ale okay, tak, OST, soundtrackiem też jak najbardziej, aczkolwiek, no wiadomo, nie ma bardziej subiektywnej rzeczy niż muzyka, ale zmierzam do tego, że to nie ma znaczenia, że Eve jest taka czy inna, bo gra sama w sobie jest solidna. I w momencie, kiedy ten bardzo rzetelny dziennikarz, prawda, pracownik tego IGN-a... I to nie jeden. Tak, i to nie jeden. Bardzo rzetelny pracownik tego IGN-a czy tam Kotaku nie daje w ogóle szansy przetestować tych mechanik i ma na przykład, nie daj Boże, czelność zrobić recenzję czy jakiś artykuł o tej grze, nie dając żadnej szansy mechanikom, bo patrzy na tą Eve i mówi: o Jezu, instant trigger,
atrakcyjna postać japońska, wygląda jak lalka. Nie. Koreańska. Koreańska, tak. Nie robimy tego. Nie robimy tego tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Nie w 2024. Mm-hmm. 0/10. Kobieta jest... nie ma kwadratowej szczęki? Nie, panie Jay. Tak. Tutaj nie będziemy grali w taką gierkę. I po prostu masz szczelność pisać publicznie, mało tego, twoją pracą jest pisanie publicznie po takim researchu, którego nie było. No ja bym szczerze zabronił po prostu wypowiadać się gdziekolwiek w internecie takiej osobie do końca życia. No ale to musiałbym 3/4 takich tak zwanych dziennikarzy zbanować, więc to się nie wydarzy. Wiesz co, panie Jay, ja bym troszkę chciał, jeżeli nie masz nic przeciwko, kontynuować wątek samej jakości gry i też spojrzeć na to z takiej perspektywy, że szanowni słuchacze, ja nie wiem, czy wy jesteście świadomi, ja jestem świadomy, gier, które żerują na najbardziej prymitywnych męskich instynktach, są tysiące albo dziesiątki tysięcy i nie jest to przypadkiem, że te gry zostają w jakiejś niszy, mając 3 graczy, czy też 50 graczy, czy generalnie są traktowane jako mem. I również nie jest przypadkiem to, że Stellar Blade, który... Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że nawet momentami protagonistka czy możliwe kostiumy, że tak powiem, są ekstremalne, że tak to ujmę. Ja się z tym zgadzam, swoją drogą, że tak, to jest to pewne ekstremum jak najbardziej. Ale lubię patrzeć na to. Ja nie mam z tym żadnego problemu, panie Jay. To, co gracze robią w swoich pokojach, słuchaj, to, co gracze robią w swoich pokojach, to nie obchodzi. Nie będę kłamał. Ale w sumie to coś, co na początku lekko zahajpowałeś, a teraz wydaje mi się, że trzeba do tego przejść. Mm-hmm. Eve, czyli bezpośrednio postać, która jest tak bardzo cancelowana za nierealistyczne proporcje i za jakieś bycie fantazją graczy, wiesz, jakieś kompletne, nie wiadomo co, jest bazowane na autentycznej koreańskiej modelce, której nawet zdjęcia i profil na Instagramie, ona chwaliła się tym i jest publicznie widoczny i cała budowa tej postaci, która jest tak skrajnie niemożliwa do zrekreowania i wiesz, jest to autentyczna kobieta. I w tym momencie argument, już pomijając to wszystko, że gra się broni, samym gameplayem już odchodzimy od tego, sam podstawowy, fundamentalny argument, że Eve, protagonistka, jest nierealistycznym wyobrażeniem kobiety, czy depikcją, że tak powiem, kobiety, ten argument wyjeżdża po prostu ścianą, po prostu głową w ściany. Tak, i to jest... I to jest naprawdę... Oczywiście ta modelka koreanka, bardzo atrakcyjna kobieta, jest modelką, jakby łączymy kropki, nie? Wszystko się zgadza. W związku z czym postać stworzona w grze fikcyjnej, bazująca na niej, stworzona, tak, to również jest atrakcyjna. Nadal się wszystko zgadza. Tak, zgadzacie się ze mną, drodzy słuchacze. I teraz, jeżeli weźmiemy to wszystko, co powiedzieliśmy o Stellar Blade, o autentycznej modelce, o gameplayu, który się broni, to nie sposób patrzeć na tą całą nagonkę inaczej niż na znęcanie się nad, nie wiem, nowym IP, na grą od... krzaka koreańskiego, pierwszą grą od krzaka koreańskiego, bo ja nie widzę tego inaczej, no bo na przykład wiem, że będziesz chciał coś powiedzieć, pani Ej, ale zobaczmy postać Tify z Finala 7, postać doskonale znana graczom od wielu, wielu lat. Bardzo atrakcyjna jest Tifa i również prezentuje pewne tutaj atrybuty na klatce, tak? I jakoś po Tifie nikt nie jeździ. Wyszła przed chwilą nowa część remake'u, druga część remake'u 7 Finala i nie mamy żadnej nagonki. A Eve, przez to, że według mnie ShiftUp, czyli deweloper, zrobił taką nową IP, nową postać, to autentycznie jest cały zachodni świat dziennikarzy growych, po raz kolejny mocny cudzysłów robię w powietrzu, jest instantly triggered. Nie? No, znaczy to moim zdaniem jeszcze jak dodamy do kontekstu atak, który był niczym innym, jak się okazało, najzwyczajniej w świecie manipulacją i kłamstwem, jeżeli chodzi o kolejne nowe IP. I bardzo śmieszne, bo dotykał bardzo podobnych tematów, żeby jasność mówić o Black Myth Wukongu, nowe IP z Chin, kompletnie nowy produkt. Bardzo podobnego tematu się czepiali, że w Black Myth Wukongu nie ma kobiet. Tam z kolei nie ma kobiet, po prostu nie dogodzisz im. Kompletną bzdurą, ale nie, to jest
kompletna bzdura. Przecież sam dobrze wiesz, że od aktu trzeciego, głównie czwartego, to właśnie główną rolę mają postaci kobiece. Tak, ale przepraszam pani, spójrzmy, już pomijając to, czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie, w tym przypadku nie jest prawdziwe. Zobaczmy na sam rozrzut zachcianek i tego, czego ci dziennikarze wymagają. Jest kobieta, która jest zbyt atrakcyjna, bo modelka była atrakcyjna, bo Azjatki są generalnie atrakcyjne. Problem, duży problem. Black Myth Wukong, nie ma kobiet, co jest nieprawdą, bo są kobiety. W early gaming nie ma kobiet, problem. Jakby zróbcie jakąś, nie wiem, make-upnijcie swojego minda i trzymajcie się jednej rzeczy. Przepraszam, że wtargnięcie. Ale wymagam podstawowej logiki, to co jest ewidentnie za dużo wymagam. Znaczy my to uzgodniliśmy na chyba już niejednym materiale, że osoby, które buczą, to ich troszeczkę celem jest buczenie. Nigdy ich celem nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ jeżeli problem się rozwiąże, to oni znajdą nowy. I przechodziliśmy przez ten temat na materiale poświęcony chyba narcyzmowi, czy tam egoizmie wielkim pośród dziennikarzy. Tak. Tak, ale ja przepraszam, ale ja mam problem ze sobą, bo ja wymagam logiki. Co jest ewidentnie problemem moim. Kontynuuj. Znaczy, nie powiedział, że... nie będzie. Nie powiedział, że to jest problem, panie Jay, że wymagasz logiki, jednak logika fajna rzecz, ale zostawmy to, bo chciałbym wrócić do tego, co ładnie ująłeś, znęcanie się nad nowym IP i właśnie po to sięgnąłem po Black Myth Wukonga, żeby pokazać, że no troszeczkę tak to wygląda, że jeżeli nadarzy się okazja, wiesz, wyjścia nowej gry, nowego IP, które łatwo jest zaatakować, osoby nowe w branży i tak dalej, no to te ataki się pojawiają z każdej strony przez największych i właśnie Stellar Blade i Wukong by są tego zakomitymi przykładami. Jednakże gdy mówimy o jakichś kolosach, to żeby jasność, kolosi też, bo w dzisiejszym świecie, tak jak powiedziałem, buczą, żeby buczeć i to się nigdy nie zmieni, jednakże proporcja buczenia jest po prostu mniejsza w przypadku gier większych. No, Final 7, który prezentował nam na przykład scenę na plaży w bikini, tak? Była taka scena, jak najbardziej byłem tam. No, nie słyszałem wielu... I że, bo jasność, bardzo dobrze, że nie słyszałem. Nie mam z tym żadnego problemu, że nie słyszałem. Tak, to jest właśnie dobrze, że nie słyszeliśmy. Jednakże ale podwójne standardy, nie? Tak, po prostu są takie podwójne standardy, że o, Stellar Blade, nowe koreańskie studio możemy zaatakować, Black Myth Wukong, nowe chińskie studio możemy zaatakować. Ale Square już nie za bardzo, bo mają za dobrych prawników. Zostawmy ich w spokoju, tak. Square jest dobry. Też śmieszne jest to, że a propos troszkę taki off-topic, że nikt specjalnie nie jest śpieszny z oczernianiem czy tak brudzeniem Nintendo, bo Nintendo jest znane z tego, że po prostu źle spojrzysz i masz 30 pozwów. Więc to też jest troszkę takie śmieszne, że to jest też prawda, co prawda ja też akurat Nintendo w ogóle nie śledzę. Nie jestem w ogóle zainteresowany ich konsolą i grami. Zupełnie nie jestem ich targetem. Jednakże no, na pewno coś tam by się znalazło, zakładam przynajmniej, do obsmarowania, biorąc pod uwagę, jakie problemy są poruszane w dzisiejszym świecie, ale tego nie widzimy. Myślę, że twórcy Palworlda by ci troszeczkę powiedzieli tutaj, jakie mają problemy z Nintendo, który lubi robić copyright claimy i w ogóle krzyczeć, że mój patent na rzucanie pomarańczą, bo to ewidentnie jest zerżnięty z przechwytywania Pokemonów. No, ale trochę przesadziłem, ale wiecie, o co mi chodzi. No, Nintendo to jest też... No, chłopaki mają w głowach rzeczy. Mają. Więc delikatnie. I to, co chciałem też powiedzieć, dopełnić twoje zdanie, ale w sposób szerszy. Drodzy słuchacze, panie Ej, spójrzmy, jakie gry wyszły w 2024 roku, który już się chyli ku końcowi w tak zwanym zachodnim świecie i w tak zwanym wschodnim świecie. Po zachodzie mamy tak... Dragon Age 4 The Veilguard. Nie mówię nic o tej grze już więcej. Mamy Concord, mamy Unknown 9 Awakening, jakieś tam sierwojad generalnie. Czyli jasne, widzimy, co łączy te produkcje. Pewien stopień nacechowania treściami, które niespecjalnie powinny być w grach i też postacie w tych grach, które wymieniłem, wywodzących się z zachodu, wyglądają tak... No, nie za bardzo kobieco, wyglądają tak, wiecie, o co mi chodzi, no, bo ja się też szczypię. Na chwileczkę już, to chciałbym. No.
sorry, tak, że wszedłem. A propos powiedziałeś tego, że nie wyglądałem za bardzo kobieco. Ja do tej pory nie jestem w stanie uwierzyć w to, jak wyglądała tranzycja klatek, jedna klatka z drugiej klatki, jak nagrywałem materiał solo o Unknown Nine Awakening i był ten trailer, gdzie właśnie kobieta, która właśnie grała rolę tej protagonistki, która swoją drogą grała też w Netflixie, w Wiedźminie. Tak, Netflixa. Anne Charlotte, czy coś takiego. Nie mam pojęcia, jak ma na imię, zapomniałem. Ale Yennefer. Kobieta, której zupełnie nic nie brakuje, wygląda jak ma normalnie kobiece rysy twarzy, jest kobietą, wygląda jak kobieta, rozpoznałbyś w tłumie, że jest kobietą, po czym ta tranzycja na postać z gry, no i ja to nazwałem wtedy Shrekiem i jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to naprawdę polecam zobaczyć ten trailer i tą konkretną tranzycję, czy to u nas na kanale, czy to gdzieś po prostu na oficjalnym trailerze, bo to jest coś, co po prostu czujesz tam taką Sweet Baby Ink rękę, nie? Po prostu czujesz te rysy Sweet Baby Inkowe. Wiesz, ty się czepiasz, panie, ale ja ci powiem, że tak, tranzycja była bardzo agresywna, bardzo. Ale ja wiem, że pani Anna Charlotte chyba włożyła w odgrywanie tej roli 100% siebie, ponieważ interview, czyli wywiad, jaki udzieliła tam na Instagramie, czy gdzie ty to wyciągnąłeś, panie Ej, przy okazji tego twojego materiału solo. Super zagrany. No po prostu pasja kipiła jej z ust. XD, no. to jest żart. Nie. Zobaczcie ten materiał, naprawdę, bo warto. To był tak fejkowy, to był najbardziej fejkowe udawanie, że mi zależy, że jestem tak. Tu po cokolwiek innego niż pieniądze, jakie ja widziałem na oczy. No, dobra, to już budowlanie po 48-godzinnej zmianie ma w sobie więcej pasji niż ta pani. Dobrze powiedziane. I wracając do... Aha, no bo mówiłem o... Zobaczmy, co wyszło w tym roku gry z zachodu. I teraz to, co mówiliśmy wcześniej o tej pogłębiającej się przepaści, jeśli chodzi o kulturę i w ogóle pomysł na tworzenie gier wschód versus zachód. Przechodzimy do wschodu. Kolejna część remake'u Finala 7. Black Myth Wukong, wiadomo. Stellar Blade. Czy to są... Czy widzimy przede wszystkim, że to są... zupełnie obiektywnie gry jakościowo dobre. Gry, w które się przyjemnie gra. Gry, które bronią się czymś. Już mówię, na ten moment zostawiamy wszystko inne. Zostawiamy postaci, jak wyglądają kobiety tu i tam. Zostawiamy to wszystko. Czy widzimy, że gry ze wschodu są zrobione sensownie? Czy widzimy to, czy nie? Nie no, panie Czej, no, jak żeby nie zobaczyć, słuchaj, no w ogóle jedna rzecz, bo Sony odgrywa moim zdaniem sporą rolę tutaj, bo na przykład taki Concord jest produktem od Sony i troszeczkę mnie to smuci, bo ja byłem Sony fanem, no lubiłem, zazwyczaj mi się utożsamiałem produkty od tej korporacji z czymś jakościowym i smutne jest, że oni mają teraz bardzo dużo amerykańskich działów, czy też właśnie przenieśli swoją przenieśli się do... Oddziały mają, właśnie tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że kurczę, panie, trochę mi zniszczyłeś tutaj moją teorię, no bo Sony wywodzi się z Japonii, ale no prawda właśnie, jest taka, ale... że w dzisiejszym świecie to jest międzynarodowa korporacja ogromna, która jest tak samo z Europy, jak i ze Stanów, jak i z Japonii, więc to nie ma specjalnie sensu. I to jest troszkę smutne, ta amerykanizacja Soniacza, bo mówię, mi się kiedyś naprawdę utożsamiał z dobrymi produktami. Ale też wiesz co, żeby być tak w 100% rzetelnych, oczywiście, że ze strony zachodniej wyszły w tym roku inne gry, na przykład chociażby ten Space Marine czy Silent Hill, tak, gry zachodnie. Więc też, żeby nie była jasność, że wybieramy tylko przykłady, które nam pasowują pod tezę. Oczywiście, że jest... przykładów, które nie pasują do tezy, jednakże mówiąc o Concordzie czy takim Dragon Age'u, no to są gry, na które poszły setki milionów dolarów i ani Space Marine, ani Silent Hill nie miały nawet pewnie jednej trzeciej budżetu i jeżeli chodzi o skalę, są znacznie mniejsze niż te największe wtopy i właśnie to jest to, że te największe gry okazują się być wtopami poprawnościowymi, gdy po czym patrzymy na wschód i patrzymy na chociażby takiego właśnie Black Mytha, czy chociażby Stellar, o którym właśnie dzisiaj sporo, to wiesz, jakby widzisz Stellara i ty wiesz, że to jest gra ze wschodu. Ty to wiesz, to nawet nie jest, wiesz, to nie ma przestrzeni na domyślanie się, na zastanawianie się. Dosłownie spędzasz
pół sekundy kątem oka widzisz, jak twój, nie wiem, kolega, brat gra w salonie w Starblade'a i mówisz, o, grasz tą grę ze wschodu? Tak, właśnie, to jest gra koreańska. I doszliśmy do takiego momentu i też trochę wyklaryfikować, bardzo często historycznie można było tak mówić o grach wschodnich, głównie japońskich, ze względu na ich art style, ale w przypadku Stellara nie mówimy o art style, tylko mówimy o czymś zupełnie innym. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, to rozumiemy. I to jest właśnie troszkę takie, no właśnie chciałem z braku lepszego słowa powiedzieć śmieszne, jednakże uważam, że to wcale nie jest śmieszne, tylko bardziej troszkę żałosne, że dosłownie żyjemy w takich czasach, że musimy troszeczkę polegać na grach z na przykład Chin, czy... A wiesz, też zaznaczam bardzo jedną bardzo ważną rzecz. Chiny były zamknięte na globalną dystrybucję i produkcję gier przez od początku praktycznie historii. Tak, jak najbardziej. Blackmouth dopiero otworzył w takiej większej skali te praktycznie, wrota. Tak, praktycznie Blackmouth Wukong jest takim przykładem. Pierwszym AAA-em, nie? Tak, takim pierwszym AAA-em. Wyeksportowanym poza Chiny. Więc to jest najzwyczajniej w świecie nawet śmieszne, że nawet takie Chiny, które robiły grę troszeczkę dla takiego zamkniętego koła, bo nawet jak grałem kiedyś w gry chińskie, to były z nimi na przykład takie jakieś straszne problemy z tłumaczeniem, czy nawet gry, one nawet nie miały angielskiego dubbingu, tylko wszystko było po chińsku. Tak, a tutaj właśnie, wiesz, Blackmouth dopiero wyszedł z Chin i już po prostu reprezentuje sobą, pomimo tego, że mówię, to jest coś nowego na skalę Chin, reprezentuje sobą, porównajcie to do Concorda czy do Dragon Age'a, Wilgarda i wiesz, nawet pod względem odkładając wszystkie tematy jakieś polityczne na bok, to jak dobrze się bawisz grając w Blackmouth Wukonga, a jak dobrze się bawisz grając w Dragon Age'a, mówię o przykład zwyczajnie kombacie, o zwyczajnie walce, o animacjach, o płynności. Nie? Wiesz, ja wiem, o czym mówisz, bo akurat dla mnie osobiście ja byłem wielkim fanem, od jakiegoś czasu jestem wielkim fanem gier wschodnich, JRPG-ów zwłaszcza, ponieważ ja już jakiś czas temu zauważyłem, że tam podejście do tworzenia gier jest zupełnie inne. Ci deweloperzy są bardziej kreatywni, mniej skrępowani, nie boją się dodawać w swoich produktach czegoś takiego freaky, powiedzmy, takiego coś, co na przykład deweloper ze Stanów by powiedział, co? Weź, nie! Na przykład myślę tutaj o scenie przebierania się za kobiety Clouda w pierwszej części remake'u. Jakby to jest dla mnie fresh experience. Mi się to podoba, ale jestem przekonany, tego bym nie zobaczył w zachodniej grze. I pomijając już to, bo to ja mówię teraz o swoich gustach, okej, ktoś może nie lubić tego, no po prostu nie lubić wschodnich gier, jak doskonale to rozumiem, ale obawiam się, że mam złe wiadomości dla takiej osoby, ponieważ patrząc na tą przepaść, która się powiększa pomiędzy zachód-wschód, to jedyne sensowne gry mogą pochodzić ze wschodu i patrząc naprzód. To jest skrajna już teoria, ale jakby zgodzisz się, panie, że idziemy w tą stronę. Znaczy, jakby... nie da się nie zgodzić, bo nie przypominam sobie, żeby jakieś kontrowersje takie jak na przykład wywołał Dragon Age, wywołał którykolwiek z finali, czy nie wiem, serii Tales of, no, nie było tak. No. Ja w ogóle uważam, że wszyscy wschodni twórcy powinni po prostu jak najbardziej uciekać na drugą po prostu, na drugą stronę od wszystkiego, co jest ja zachodnie. Ja wiem, o co chodzi, jakiś zachodni... nie splamić się tak, tą plagą. Tak, dokładnie. Jeżeli jakiś zachodni dziennikarz, co na przykład dosłownie IGN zrobił właśnie z Blackmouth Wukongiem. Oni poprosili ich o właśnie implementację jakichś rzeczy i Blackmouth Wukong deweloperzy po prostu powiedzieli nie, dziękuję. I właśnie z tego im zrobili dramę i zmanipulowali, źle przetłumaczyli i oszkalowali Blackmoutha na zachodnim rynku. Moja po prostu porada, jeżeli jesteś jakimś, wiadomo, że nikt z Chin tego nie usłyszy, ale to bardziej hipotetyzując, po prostu uciekajcie od tej zachodniej kultury, uciekajcie od kwadratowych szczęk u kobiet, uciekajcie od 30 cm w bicepsie u dziewczyn, uciekajcie, po prostu widzicie to w prawo, jest to z prawej i w lewo, po prostu wiesz, kompletnie uciekajmy, najzwyczajniej w świecie. A nawet jak nie lubisz gier ze wschodu, bo jesteś, nie wiem, azjatofobem, nazwijmy to, to jeżeli ja ci porównam Eve z gry Stellar Blade do Tasha, czy jak się nazywało tamto, Kunari z Dragon Age'a, no to nie możesz nie zauważyć różnic, w sensie no nie. Jedna to jest
dobra, tak naprawdę powinienem porównać człowiek-człowiek, bo Kunari to jest, wiadomo, no, fantasy rasa, ale wiecie, o co mi chodzi, no nawet nie wiem, jak wygląda Morrigan w najnowszej odsłonie. Panie, elfy to też jest rasa fantastyczna, więc... No tak, ale przecież Eve nie jest elfem, nie? Tak, to chodzi o to, że Tash jest fantastyczną klasą, ale fantastyczne klasy też mogą być na przykład atrakcyjne i dlatego powiedziałem elfa, no tak. Bo bardzo często... No w sumie prawda. I nie możemy nie zauważyć tego, że jedna strona robi kobiety tak, jak kobiety wyglądają atrakcyjne, a druga strona robi coś. Mhm. Coś. Nie powiem mocniej co, ale myślę, że wiecie co. I jak sobie tak naprawdę już na koniec spojrzymy bardzo zdroworozsądkowo, wiecie, bo my o tym mówiliśmy, gry robi się dla większości. Ma to 100% sensu, ponieważ celujesz w potencjalnych klientów, których jest więcej. Nie celujesz w niszę, bo byś ograniczył sobie po prostu na własne życzenie przychody. Jest bardzo mało gier, które są zrobione pod niszę. Bo to już naprawdę musisz mieć kompletnie inny biznes model i tak dalej, żeby to ci się opłacało. Więc ja robisz, gdy... Na sekundkę ci wejdę, bo mam taki pewien kontrargument tego, co mówisz. Ja przypominam, że Baldur's Gate 3 był grą robioną dla niszy, a tą niszą były osoby, które są wielkimi fanami Dungeons and Dragons. Więc to też nie jest do końca tak, że masz nie robić gry pod niszę, koniec, kropka, tylko że jak już nawet robisz grę pod niszę, to zacznij od tego, że zrobisz dobrą grę, bo chociażby tak. Pan Jay... Nie powiedziałem, że nie robię gry dla niszy. Musimy nie, okej, tylko ja też ogólnie chcę trochę wyklaryfikować a propos niszy, że... Nawet jeżeli robisz grę pod niszę i to, po co ci przerwałem, to zacznij od zrobienia dobrej gry. I tak. Larian, który chciał zrobić grę dla fanów Dungeons and Dragons, dla absolutnych jakichś tam wyjadaczy i koneserów tego gatunku rozrywki, no zrobili tą grę i zrobili ją na tyle dobrze, że taki pan Jay, który nigdy nie grał w gry turowe, który nigdy nie grał w gry z kamerą z góry, który nigdy nie wie w ogóle czym jest Dungeons and Dragons, spędził w grze setki godzin. I podstawą robienia zróbmy dobry produkt, a to, że on będzie celował, nie wiem, ja chcę zrobić świetną grę wyścigową, no to jeżeli ta gra będzie na tyle wyścigowa, że gość, który w życiu samochodu nie widział, spędzi w tej grze 1000 godzin, no to świetnie. Tak, no bardzo dobrze, że o tym mówisz, panie, i no, po raz kolejny, surprise, podstawą absolutnie czegokolwiek jest zrobienie dobrego produktu, niezależnie czy dla mas, czy dla mniejszości. Kto by się spodziewał, co nie? Ale no ewidentnie niektórym to trzeba mówić dzisiaj, deweloperom czy też publisherom, bo jest to, zostało to gdzieś zapomniane z biegiem czasu. Wracając do mojej oryginalnej myśli, to robisz, w większości przypadków robisz grę dla większości i to nie jest żadnym sekretem, że większość graczy to są mężczyźni. I mężczyźni, jeżeli wszystko patrzymy tutaj naturalnie, tak jak ewolucja chciała, powiedzmy, to mężczyźni są czują atrakcyjność do kobiety. Jeżeli kobieta jest atrakcyjna, no to mężczyznom to się podoba. Jakby wszystko się znowu po raz kolejny zgadza. Eve jest postacią atrakcyjną, w związku z czym gracze, bo możecie pomyśleć, że to, że jest nagonka medialna na Stellar Blade'a, to znaczy, że automatycznie graczom też się nie podoba. Nie jest, absolutnie przeciwnie. Gracze bardzo, bardzo się podoba ta gra, zarówno pod względem protagonistki, jak i pod względem mechanik czy samej rozgrywki. 9,2 na Metacriticu od graczy. By the way, to co mówiłeś, panie A, najlepszy wynik, jeśli chodzi o oceny gry na PlayStation 5, tak? Mhm. Więc wszystko się zgadza, oprócz tej nagonki, wyjętej kompletnie od czapy. Większość graczy to mężczyźni i mężczyźni lubią patrzeć na atrakcyjne kobiety. Tak? No to jest podstawa trochę przetrwania naszego gatunku. Wydawałoby się. Wydawałoby się. Ale jednak możesz kompletnie wziąć od czapy nagonkę, tylko żeby... No, na zasadzie, żeby było, ale tak jak mówisz, panie, jeżeli nie patrzymy na to, że jak na to zjawisko, że jest jakiś problem, my krzyczymy o nim, że on jest, po czym problem zostaje rozwiązany i my się cieszymy, to tak właśnie nie należy na to patrzeć, tylko krzyczymy, żeby krzyczeć, no to wszystko się zgadza. Wiesz co, przypomniało mi się w trakcie, to będzie lekko bardziej związane z swobodą tworzenia
z swobodą implementowania swojej własnej wizji artystycznej, to jest coś, o czym pamiętam, że chyba z rok temu sporo gadaliśmy na temat takiej właśnie swobody, że robisz to, co chcesz robić, to i też mi się to przypomniało ze względu na to, że o Starbadzie i o Nier Automacie dużo rozmawialiśmy dzisiaj, to taka bardzo mała ciekawostka, anegdotka, dosłownie chyba 2 czy 3 dni temu wyszła informacja na świat, że Yoko Taro, który pomagał w pisaniu anime, nie oglądaliśmy, nie oglądamy zbyt dużo anime, ale to nieważne, on miał w planach, i to było ważne dla niego, żeby podczas jednego z epizodów na NSC2B się, że tak powiem, lubili mocniej. Mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi. I ciekawostka to właśnie, jeżeli się mylę, to Sony odpowiadało za dystrybucję i publikację tych treści i powiedzieli im: przepraszam, panie Yoko Taro, ale pana wizja artystyczna, że te dwie osoby będą właśnie uprawiały miłość, nie będzie miała miejsca, bo my tego na to się nie zgadzamy. I to jest moim zdaniem troszeczkę ważne, dlatego mi się to przypomniało, bo to jest ważne a propos no, możliwości trochę tworzenia tego, co chcemy, a w momencie, w którym tworząc grę wiesz, że o nie, ja tutaj dodałem, wiesz, tutaj ktoś mnie klepnął po ramieniu, zaraz IGN napisze, że ta gra bije kobiety i wiesz, i zaczynasz, jeżeli masz tego typu myśli podczas artystycznej swojej wizji, no to ja nadzwyczajnie się współczuję i niestety taka jest prawda, że żyjemy teraz w czasach, zwłaszcza cenzura. Tak, żyjemy na zachodzie, że atrakcyjne kobiety nie. Jakieś sceny, wiadomo, nie. Mężczyźni, duży facet z bicepsem, łysy, nie. Biały, heteroseksualny, nie, tak, na Boże. Mężczyzn, którzy są męscy, nie, absolutnie, będzie chudy i będzie po zmianie płci 3 razy. Oczywiście, że przesadzam, żeby była jasność. Jednakże mówię to po to, że najzwyczajniej w świecie gry, które ja doceniam od lat, są bardzo często grami, które miały mocno nacechowaną wizję artystyczną i boję się, że zmierzamy w kierunku, w którym ta wizja będzie musiała przejść przez filtr, ta wizja będzie musiała przejść przez cenzurę i ta wizja będzie musiała przejść przez strach przed... Czyli już przechodzi, moim zdaniem. Tak. Tak, no bo jeżeli sobie tak pomyślimy zupełnie od podstaw, to gry, dzieła, fikcyjne dzieła kultury, jeżeli stłamsisz tą kreatywność, czy ograniczysz ją, czy ocenzurujesz ją, tą kreatywność u dewelopera, to jaki jest sens w ogóle tworzyć tak naprawdę jakąkolwiek sztukę? Już nie chodzi nawet o gry. No to w sensie jakbyś, nie wiem, stał nad jakimś malarzem i po prostu on chce tutaj, malarz w sensie ten, pociągnąć tutaj pędzelkiem w tą stronę, to mówisz nie, łapiesz go za rękę, mówisz nie, w tą stronę nie idziemy. Tak. Zaprzeczenie jakiejkolwiek po prostu idei wyrażania siebie i swoich, nie wiem, swojej kreatywności poprzez dzieła sztuki takie jak malarstwo czy gry. Bez Panie sensu. Jay, mam dla ciebie zagadkę i na pewno wiesz, o czym będę mówił, tylko że nie wiem, czy sobie tak podczas materiału przypomnisz. Mam do ciebie pytanie, ale też pytanie dla słuchaczy. Nawet zostawię 3 sekundy ciszy, żebyście potencjalnie odpisali w komentarzach. Czy wiecie, jaki produkt wychodzi na światło dzienne w momencie, w którym autorzy tworzą go, myśląc w pierwszej kolejności o tym, co IGN napisze, myśląc o tym, czy jak ma wyglądać postać, że nie może być na przykład atrakcyjna, że nie może być jakaś tam, że musi być wszystko bardzo skrajnie poprawne. Czy jakbym poprosił was i ciebie, bo tylko z tobą teraz rozmawiam, poprosiłbym ciebie, panie Jay, o nazwanie jednej gry, która jest idealnym przykładem właśnie takiego sposobu robienia gier. Podpowiem ci nawet więcej, bo ja wiem, że... A ta gra już wyszła? Ta gra już wyszła, nagrywaliśmy o niej materiał i pochodzi od Ubisoftu. Nie, czekaj, wyszła. Star Wars Outlaws. Okej. Ja uważam, że to jest idealny przykład gry, która właśnie w ten sposób była tworzona. Znaczy, szczerze mi się tak myślałem, dopóki nie wyszedł Dragon Age, który wywalił wszystko do góry nogami, jeśli chodzi o ilość nacechowania propagandowego, powiedzmy. Mhm. No ale Star Wars Outlaws też, jak najbardziej, zgadzam się. No. Tamta gra nawet nie powiedziałbym, że tyle była nacechowana
politycznymi rzeczami. Nie, ona nie była nacechowana, tylko, ale właśnie ja specjalnie powiedziałem o Star Warsie, bo zobacz, wizja artystyczna, tam nie było żadnej wizji artystycznej, tam widać było, że ktokolwiek miał jakiś plan na tą grę, to przeszło przez milion filtrów, cenzur. Tam była licencja Star Warsa. Tak, i tam było... najbardziej ustawionego, po prostu zestabilizowanego uniwersum sci-fi. Tak, na dodatek, no przykro mi, że to powiem, ale bardzo mało atrakcyjna protagonistka, powiedziałem nawet, że szpetna. I moim zdaniem właśnie dlatego Star Wars Outlaws jest właśnie idealnym przykładem gry, która przeszła przez filtry, co kto napisze, co kto powie, musimy być poprawni, kobiety muszą mieć kwadratowe szczęki, mężczyźni nie mogą być męscy. Moim zdaniem to jest właśnie przykład takiej gry, taki naprawdę idealny przykład tego, ale to moje zdanie tylko. Dobrze, troszeczkę poszliśmy głębiej w las, bo zaczęło się od tego, co tutaj Ubisoft wywinął większość materiału. Ale nie, żeby była jasność, Ubisoft... ogólnie muszę wam powiedzieć szczerze, że jak sobie patrzę na ostatnie w sensie parę już miesięcy poczynienia tego giganta francuskiego, to jestem naprawdę impressed. Jestem zaskoczony, że można tak po prostu na każdym froncie notować w topy, co nie? Bo ich akcje, to już pan się swego czasu wypowiedział na materiale solo, ich akcje notują ciągle spadek, historyczny spadek, z dnia na dzień niemalże. Mhm. No jest wiadomo, no tutaj po prostu książkowy przykład, jak nie robić crossoverów, i to naprawdę książkowy pod każdym względem, do tego stopnia, że można brać ten przykład i mówić innym deweloperom, chcecie zrobić crossover, to zobaczcie, jak zrobił to Ubisoft, zróbcie wszystko dokładnie odwrotnie, tak, i będą mieli sukces, mówię autentycznie. Co jeszcze? A tutaj ostatnio też było na naszym kanale tego, że gry jako subskrypcje i gry, że licencje, że nie posiadałem produktu, i to jest bardzo niedobre. Ja osobiście mówiłem o tej fantastycznej inicjatywie GOGA, czyli Preserve Old Games, tak, bo nie mamy nic na własność, wypożyczamy normalnie jak subskrypcje w Netflixie i gry umierają, są zabijane, gry multiplayer, ale nie tylko. Więc a propos tego, tutaj przy okazji The Crew, czyli tej właśnie ścigałki Ubisoftu, która też została zabita, no zostali pozwani chłopaki. Bo jakimś dwóm graczom z Kalifornii się to nie spodobało i autentycznie rozpoczęli pozew zbiorowy, więc tak jak mówię, no pogratulować chłopakom z Ubisoftu, nie? A wiesz co, jeszcze przypomniało mi się bardzo, moim zdaniem, ciekawy wątek, wracając na sekundkę dosłownie do tego crossoveru z Nirą w Six Siege'u, że też fajna rzecz jest, podczas tego trailera widać, że 2B strzela do takiej planszy, powiedzmy takiej, nie wiem, no tego talerza, i ten talerz ma twarz Emila, i nie będę opowiadał całej fabuły gry, bo to nie na dzisiaj, jednakże to 2B by tego nie zrobiła. 2B by nie oddała strzału w coś, co wygląda jak Emil, bo to fabularnie się skrajnie, ale i to absolutnie skrajnie gryzie. Nigdy by to nie miało miejsca. I jako, że wiem, że pewnie większość z was nie zna fabuły mocno japońskiej gry Nier, to jest, nie wiem, jakby miał Geralt uderzyć Ciri, to by się po prostu nie wydarzyło. No, więc kolejna taka tylko, rzecz, że ej, co jest w Nier Automacie? No, są jakieś tam postaci. Jakie? Takie. Dobra, to weźmy, żeby wiesz, jedna ta postać strzeliła do drugiej. To jest tak, kto się nie klei pod żadnym względem, tak, się po prostu nic nie kleja a propos tego, co powiedziałeś. To się rozpada i ja rozumiem, że na przykład ciebie jako fana gry to boli, ale problem jest taki, że Ubisoft odwala tyle innych gorszych rzeczy, że to jest po prostu to się staje malutką kroplą w morzu tego, co zostało źle zrobione. Tak. Bo naprawdę, jak sobie porównamy, jak 2B wygląda i że, kurczę, strzela z broni palnej, to... To, że ona strzela do Emila, to jest już pomijalne. Panie Jerzy, to na podsumowanie ostatnim zdaniem. Pozew Ubisoft został pozwany, mają historycznie najniższy właśnie ten stok na giełdzie, robią beznadziejne gry, jedna po drugiej, na przykład Star Wars Outlaws, zrobili grę NFT, ponieważ Ubisoft jest tak nisko, tak ekstremalnie nisko, że chwyta się po prostu absolutnie wszystkiego, żeby tylko się jakkolwiek odkuć, i jednym z pomysłów ich było zrobienie gry NFT. Robią teraz... Przepraszam, wyobraźcie to sobie, w sensie gracze wychodzili z widłami, jak tylko była najmniejsza wzmianka, że cokolwiek z jakimś NFT,
będzie w jakiejś grze. To już wszystko wybuchało. A ci geniusze biznesu chcieli zrobić grę bazującą nad tym, tak, czego gracze nienawidzą. Która była beznadziejna swoją drogą. Oglądałem materiał przechodzący przez... No, nie wierzę ci, panie. Kto by się spodziewał. I na dodatek jest w trakcie procesu tworzenia Assassin's Creed Shadows, który, nie oszukujmy się, już jest spektakularną klęską i wydaje mi się, że gracze mają już podjętą decyzję, czy tą grę kupią, czy nie, ileś miesięcy przed w ogóle premierą tej gry, więc no, Ubisoft jest autentycznie, można śmiało powiedzieć, że dynem. Ja nie wiem, czy jest jedna rzecz, którą robi ta korporacja, którą powiedziałbym, że okej, to jest spoko. Nawet pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, było to coś, co się nazywało internal memo, czyli na polskie to byłoby takie wewnętrzna jakaś korespondencja wśród pracowników, to też przez to przeszliśmy. Generalnie Ubisoft i można, wydaje mi się, że z całą taką świadomością i szacunkiem do wypowiadanych wyrazów powiedzieć, że jest dnem teraz. Zgodzę się z tobą. Dziękuję. Ubisoft przegrywa wszędzie, w co tylko włoży ręce. Pytaję się, w czym są najlepsi. Bardzo dobrzy są, moim zdaniem, w premiowaniu kadry menedżerskiej u siebie. Nie kojarzę żartu? Nie, że dają pieniądze sobie. Premie i tak dalej. Tak? No a czemu nie? Aha, okej. Okay, znaczy, ja strzelam, gdybam, ale... A, gdybasz, dobra. Tak. Okay. No bo pytasz się, w czym są dobrzy. A swoją drogą też długo nie mówiliśmy, dawno nie mówiliśmy o... Czekaj, sekunda. Oni są dobrzy w zabieraniu recenzentów do Disneylandu, żeby wystawili dobrą ocenę. Punkt. Dawno nie mówiliśmy o Shadowsie, tym nieszczęsnym, który został przepchnięty na... Niech tak zostanie. Przepchnięty na przyszły rok. No to już pierwsza czerwona flaga. Też jakiś czas temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale pokaz przedpremierowy dla wybranych dziennikarzy typu IGN i tego typu rzeczy też został odwołany. No to jest, jeżeli to nie jest czerwona flaga dla was, to ja nie wiem, co jest. Jeżeli nawet po prostu recenzenci, którzy wiadomo, jak mają z obiektywnością, taki event z nimi, żeby im pokazać grę, jest odwoływany, no to... No także wychodzi na to, że będzie bardzo udana premiera w przyszłym roku Shadowsa. Myślę, że wszystko się uda. Co tu jeszcze powiedzieć? Czyli co, ja tylko dosłownie na zakończenie, bo już będziemy kończyli, to powiem ci, że... Odkąd nagrywamy, to bardzo często, gdy pojawi mi się jakiś wątek w internecie, jakiś artykuł, jakiś film, to obejrzę go, bo chcę dowiedzieć się i trochę, wiesz, zapoznać się z tematem, otworzyć taką ścieżkę do jakiegoś tematu, w którym potem sam zagłębię ten temat. I powiem wam szczerze, że prawdopodobnie od naszego ostatniego materiału o Ubisoftie, o tym, że kompletnie zaorali kulturę japońską. To miesiąc, chyba 2 miesiące temu miał ten materiał miejsce. Ja jak widzę coś w Ubisoftie, ja po prostu przechodzę dalej. Ja jakby ta firma dla mnie, jakby na dzień dzisiejszy powiedzenie, że drama z Ubisoftem. Ubisoft znowu dał 4 litery. Coś się stało? To jest dosłownie jakbyś powiedział, nie wiem, dzień dobry na klatce schodowej. To jest coś, co już ludzi tak bardzo... Doskonale. To jest coś, co ludzi tak bardzo mało już polaryzuje, bo to jest taka, no tak, no Ubisoft jest tragedią, no jest beznadziejny, nie robi nic dobrze, i gry są ściekiem, nie mają w ogóle ambicji, talentu, umiejętności, są memem, pod każdym względem, że ja właśnie po prostu a propos tego, że robimy w końcu materiał trochę dedykowany Ubisoftowi, to wiedzcie, że na tym kanale mogą być tych materiałów 15 więcej, ale po prostu ja patrząc na nich mam takie... No nie, po prostu jest to dla mnie tak nieambitne farmienie, gadanie o Ubisoftie, bo to jest, oni są dnem. To trochę nawet nie kop leżącego, nie? Znaczy, to o czym mówisz, pani Ej, to jest znieczulica na wtopy Ubisoftu, bo jest ich tyle, że po prostu wyrobiliśmy sobie odporność. Więc musi być coś naprawdę mocnego przywalić, żeby było nawet warto wejść na mikrofon o tym, bo jest no, nie ma dnia, żeby coś się nie wydarzyło u nich, nie? Tak, to jest prawda, tak śmieszne, naprawdę. Że to no, Ubisoft nie ma dnia, drama to jest, to tak jakbyś powiedział, no, oddycham tlenem. Tak, zgadza się. Słuchajcie, słuchacze, dziękuję bardzo za przesłuchanie materiału. Mam nadzieję, że cokolwiek robiliście, robiło wam się to przyjemniej. Życzymy wam grania w dobre gry, jak zawsze, i ja was pozdrawiam. Ja również. Do usłyszenia do następnego.